Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego dnia Vlogmas. Dnia 12, bo dzisiaj mamy 12 dzień grudnia. Półmetek naszych Vlogmasów, co jest niesamowite. Ten czas pędzi jak szalony. Teraz właśnie zrobię szybki make-up, nie będę zbyt dużo gadać. Postaram się w miarę szybko wymalować. I pierwsze co zrobię, to użyję bazy pod podkład z NYX. Wydaje mi się, że on już jest niedostępny, bo pamiętam, że gdy próbowałam go kupić, jeszcze jak mieszkałam w Niemczech, to już go nie było i miało już go więcej nie być, więc przypuszczam, że niestety już go nie ma, ale go lubię, jest dobry. Tylko trzeba poczekać na to, aż się wchłonie i gdy tak się stanie, nałożę dopiero podkład, bo niech już tutaj krąży jak sęp. Obwąchuję wszystko, jest ciekawski, standardowo, ale tak naprawdę najładniejszy makijaż oczu to ma on. Gdy papuch już szedł do pracy, zadzwonił do mnie i powiedział, że pada deszcz, więc muszę wziąć parasolkę. Po nałożeniu i wchłonięciu się bazy pod podkład, używam podkładu niezmiennie tego samego, jest to Lancôme w odcieniu 011. Tak on wygląda, tutaj może tak tego nie widać, ale ono jest mniej więcej zbliżone do odcienia mojej twarzy. I tak nie używam pędzli, ani gąbek, ani niczego takiego. Używam dłoni do makijażu, bo jest mi tak najwygodniej i wychodzę z założenia, że wystarczy później dłonie umyć, jak również przed i jest w porządku. Ale nie mam nic do pędzli, po prostu jakoś mi nie szło tymi pędzlami ani gąbeczkami. Po nałożeniu podkładu używam korektora w niewielkich ilościach. Jest to Maybelline, ten standardowy z gąbeczką w odcieniu 01. Zauważyłam, że tutaj jest dosyć mała gama tych odcieni, tego korektora, ale jedynka nadaje się dla mnie, więc nie ma większego problemu z tym. I nakładam go pod oczy w niewielkich ilościach. Wiem, że też niektórzy ściągają gąbeczkę. Ja tak rzadko się maluję, że w sumie tego nie robię. Trochę na nozdrza, na brodę i jeszcze tutaj ciapnę. To mamy już za sobą. Następnym moim krokiem, i to takim standardowym i już totalnie wpisanym w moją rutynę makijażową, jest puder i ja używam Laury Mercier. To jest ten standardowy puder, który jest bezbarwny. I tak na dobrą sprawę, on mi się już kończy, tam praktycznie już nic nie ma, ale próbuję z niego wycisnąć wszystko co najlepsze, ale mam zapas, więc to nie jest tak, że nie jestem przygotowana na jego brak. I serio, to jest mój ulubiony, totalnie ukochany puder. Nie miałam lepszego pudru. I pędzelkiem szybko musnę całą twarz. I z racji, że nie używam żadnych utrwalaczy na powieki przed nałożeniem make-upu na powieki, używam puder. Tylko i wyłącznie. I to się sprawdza w moim przypadku. Bardzo dobrze, o dziwo. Więc znacznie więcej tego pudru nanoszę na powieki. Podkreślę nieco brwi. I w tym celu używam pomady z Anastasii Beverly Hills i jest to odcień taupe, ta upe się pisze, więc to jest taki odcień, nigdy nie wiem jak to wymówić i zawsze wymawiam tak jak mi się wydaje i niewykluczone, że to jest zła wymowa. I w środku odcień wygląda w ten sposób, o tutaj kiepsko widać, kiepskie światło, prawie czarne się wydaje. Ale jest on brązowy. Jest to brąz, który nie jest w żadnym stopniu odcieniem ciepłym. I staram się nie przesadzać z tymi brwiami, bo jest to odcień dosyć ciemny. Mniej więcej podobny do moich odrostów. Jedna gotowa, jeszcze druga. Maluję się od jakichś 6 minut, więc nie ma tragedii. Dzisiaj, z racji, że ostatnio mam bardzo dużą ochotę na makijaż kredką do oczu i to czerwoną, używam z Chanel. Kupiłam ją dosyć spory kawałek czasu temu. Jest to odcień Eros i on jest naprawdę bardzo ładny, metaliczny. I totalnie go lubię na oczach tą porą roku. Plus jest bardzo wytrwały, świetnie się trzyma na powiekach i nie rozmazuje się, co jest bardzo ważne. A jeszcze jak utwardzę to wszystko ponownie pudrem, tylko powieki, to już nie ma siły na to w ciągu dnia. Myślę, że jakaś ulewa by to mogła rozciapciać, ale tak poza tym to nie bardzo. I już gotowe.
Jeszcze raz trochę pudru. Gotowe. Mogę go już z czystym sumieniem odłożyć. I napić się herbatki. Sprawdzić czas. Dobra. Czas na rzęsy. I używam tego swojego nowego tuszu do rzęs z Maybelline. W odcieniu brązu. Jego szczoteczka wygląda trochę dziwnie może, ale jest zdumiewająco okej. I sama sobie też z nią poradziłam, więc nie było wielkiej tragedii. Zauważyłam, że moje spojrzenie jest znacznie delikatniejsze, gdy mam ten odcień tuszu do rzęs na brwiach, na rzęsach, ale nie jest na tyle delikatne, żeby to wyglądało dziwnie, więc nie jest to też jakoś super jasne. Na pewno jaśniejsze od czerni, ale nie na tyle jasne, żeby człowiek wyglądał tak, jakby nie miał rzęs, albo były, nie wiem, białe czy jakieś inne. Więc polecam jak najbardziej. Ale ten czarny tuż do rzęs na pewno będę używała do make-upu, który jest mocniejszy, to bez dwóch zdań, bo mam jeszcze taki sam, tylko że czarny. Nie wiem czemu, nie wiem jak to się dzieje, ale te rzęsy, które posiada lewe oko, są jakieś ładniejsze, gęstsze, lepiej się układają i przyjemniej się maluje od tych w prawym oku. Teraz czas na przedostatni krok, czyli na mały, delikatny kontur. Używam paletki z Benefitu, The Glitters, i o ile mi wiadomo, już jej nie ma, więc to jest dosyć duży ból. Ale są inne, mniejsze również, potrójne, które są bardzo podobne pod względem zawartości. I jak sami widzicie, głównie używam trzy odcienie, czyli Hola, ten róż i highlighter, bo są to moje ulubione, więc tak na dobrą sprawę używam 3/5. O. Idealnie 3/5 paletki. I najpierw nakładam bronzer, to głównie tutaj, trochę za dużo, ale to się wszystko zblenduje. Następnie po nałożeniu bronzera używam właśnie różu, który nazywa się Gold Rush, czyli właśnie to jest ten tutaj. Jak sami zauważyliście, przy mrozach róż mi nie jest do niczego potrzebny, ale co tam. I na samym końcu cookie, czyli rozświetlacz. O, wszystko to jeszcze na końcu zblenduję pędzlem. I czas na gwóźdź programu, czyli spray, który ma utrwalić mój makijaż. I rzeczywiście on jest bardzo dobry, z czystym sumieniem w 100%. Mogę go polecić i na pewno będę go kupowała ponownie. I jestem w szoku, że w końcu jakiś produkt tego typu spasował mi w 100%. Jest to Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Wygląda on w ten sposób i no, na pewno nie jest jakoś super wydajny, ale jest świetny, to mogę Wam gwarantować. Niech się wchłonie i osiądzie. I już, make-up jest gotów na dzisiejszy dzień. Oszczeszę włosy i zaraz pójdę umyć zęby i jeszcze sprawdzić, czy aby na pewno jestem przygotowana do wyjścia. Biedaczek będzie cały dzień sam. Jestem obrażony czy nie? Chyba nie jestem. On jestem szczęśliwy. Gdzie? Patrz jaki pieszczoch. Patrz jaki pieszczoch. Co to jest? Co to za buniek? Właśnie wróciłam z pracy i nie nagrywałam zbytnio w pracy, bo nie miałam takiej możliwości. Wiecie, byłam w pracy. Ale to co mi się udało ująć, czyli mnie i widok za okna, mieliście pewnie wątpliwą przyjemność zobaczyć. Teraz papuchem zjemy nasze kalendarze i z buńkiem. Standardowo. I pójdziemy na spacer, bo pęka mi głowa. Czasem tak się dzieje po takim dniu w pracy. W domu nie mam takich problemów, w biurze czasami mam, więc chcę się przewietrzyć, bo to jest jedyna rzecz, która na mnie działa. Tabletki wtedy nie działają, ale lekki przewiew, krótki spacer jak najbardziej pomagają, więc teraz czas na czekoladki. Dzisiaj mamy 12, więc buniek dostanie łososia z 12, będzie przeszczęśliwy. Proszę. Teraz wasza dziewczyna. 12, coś małego. Szokobos. Nie, to takie coś malutkie. Przykro mi jest. No teraz ty sobie weź. Ale pachnie rybą teraz, łatek. 12. Tylko pokaż później co dostałeś. A ty, oczywiście. Buniek, co tam?
Jasny gwint, bałwan. Właśnie wróciliśmy i mówiąc szczerze, padam już na twarz, więc uznałam, że przebiorę się w piżamkę, zmyję make-up, wezmę prysznic. Nie, odwrotnie. Wezmę... Nie, inaczej. Zmyję makijaż, wezmę prysznic, przebiorę się w piżamkę i będę chilloutować. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał i widzimy się w kolejnym buźka. Buniek!